18 lutego przed godziną 15 doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej 382 przy skrzyżowaniu drogi z Piławy Górnej do Owiesna. Według wstępnych ustaleń policji kierujący samochodem marki Volkswagen, wyjeżdżając z podporządkowanej, doprowadził do kolizji z samochodem marki Opel, który wjechał do rowu i następnie dachował. Kierowca Opla wymagał pomocy medycznej i został odwieziony przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano kolizję dwóch pojazdów. W wyniku rozpoznania ustalono, że w zdarzeniu brały dwa pojazdy osobowe. Jeden z pojazdów znajdował się na dachu, w pojeździe tym znajdował się starszy mężczyzna, przytomny. Obecna była już policja, nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Po 30 sekundach dosłownie nadjechała karetka pogotowia medycznego. Udzieliliśmy poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz pomogliśmy w ewakuacji tej osoby z samochodu. Sprawdziliśmy pojazdy, następnie dalsze czynności prowadzi policja. Na miejscu pracowały dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Piławy Górnej. Policja przez 2 godziny prowadziła ruch objazdem przez Piławę Górną.